Cześć. Wreszcie mamy więcej czasu wolnego. Cieszycie się, że zamknęli szkołę? Napiszcie w komentarzach. A między innymi nowy Ford Bronco, nadchodzi Jaguar XJ, Aston Martin V12 Speedster oraz nowy Hyundai Elantra. Zaczynamy. We wtorek mówiłem o nadchodzącym Fordzie Bronco. I teraz znowu pojawia się informacja, gdzie widzimy produkcyjną wersję Bronco. Auto jak przystanie łączy stare geny retro z nowoczesną techniką. Nowoczesność dodaje nowe kołowate LED-owe światła i nowy przód. Z tyłu mamy coś nowego. Bronco dostępne będzie w wersjach mniejszej, dwudrzwiowej i pięciodrzwiowej, a czasami odmianami ST. Pod maską trafi silnik o pojemności 2,3 litra, turbo doładowany. Jaguar XJ nadchodzi w nowej generacji, która pojawi się w 2021 roku. Nowy XJ ma być bardziej nowoczesny, duża atrapa chłonnicy i nowe LED-owe światła. Nowy XJ ma konkurować z takimi autami jak Mercedes EQS, Tesla Model S, Porsche Taycan oraz Audi e-tron GT. Za napęd ma odpowiadać elektryczna jednostka o mocy około 230 koni mechanicznych, a w 2022 pojawią się szybsze wersje do 300 koni mechanicznych. Aston Martin zaprezentował nowy samochód typu Roadster. V12 Speedster tego auta ma powstać 88 egzemplarzy. Auto jest pozbawione szyb. V12 Speedster osadzono na nowej platformie. Auto, jak wspomniałem, jest pozbawione szyb i dachu i ma subtelne garby na kierownicy. Auto zbudowane jest przede wszystkim z włókna węglowego. Moc jest zyskiwana z V12 z podwójnym turbodoładowaniem o mocy 700 koni mechanicznych i 5,2 litra. Bug Mono to wyścigówka, która wystąpiła w Nitro Speed Most Wanted 2012. Nowa generacja różni się inną stylistyką i waży zaledwie 570 kg. Tym razem auto jest napędzane 2,3-litrowym czterocylindrowym silnikiem o mocy 337 koni i 40 Nm momentu obrotowego. Mono przyspiesza od 0 do 96 km na godzinę 2,7 sekundy. Wnętrze dostało nową kierownicę z nowymi systemami i ekranem. Jest więcej bezpieczeństwa. Jak Wam się podoba nowe Bug Mono? 17 marca doczekamy się premiery kolejnego modelu Hyundai, czyli nową Elantrę. Auto zyska inne linie nadwozia i mają być bardziej ostre z przodu, duża atrapa chłonnicy i nowy zarys lamp przednich i tylnych. Wnętrze będzie podobne do modelu i20, ale będą inne systemy oraz deska rozdzielcza. Do gamy napędów na pewno dojdą hybrydy typu Plug-in Hybrid. Resztę gamy poznamy później. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał, kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów i polubcie moje filmy. Do zobaczenia jutro na kolejnym odcinku. Hej!